Czemu wszędzie tutaj walają się skrzynki? Co się stało w tym sklepie? Nic. To my... Mała wkudy, mały wypadek był. Bo też renomentu był mały wypadek. A, widzę, a nie, nie ma teraz powania, bo teraz tutaj wykładamy towar. Nie widzi pan? Jest pan głupi? Nie no, tylko piwo chipsy przyszedł kupić. Za 94, nie no, świetnie. Ale piwo bierze, więc wiesz, kas nie ma, nie, nie pierdziel. A ty pan jeszcze tego? Nie chciałby pan jakiejś skrzyneczki jedy, bo mam ich w cholerę ty. A, ten w ogóle full wypas. Dostawa przyjechała. Wiem, widzę. Chipsy. Jeszcze więcej, tak? Chipsy, więcej chipsów. To my mamy market... Co proszku kupiłem? Nie wiem, ty cały czas kupujesz. Vanish. Jeszcze więcej Vanisha. A pani się ucieszyła. Ale go nie kupiła. Tanio. Ile tych rzeczy zamówiłem? Za dużo. Za mój czas coś przychodzi. Dobra, coś tam trzeba wyładować. Pani uważa, pani w pysk dostanie zaraz, kurde. Naszymi płatkami owsianymi. Do widzenia. Mamy wystarczające wszystkiego. Wszystkiego mamy wystarczające. Wszystkiego jest wystarczające. Ale w porządku to nie mamy wystarczająco. Nie, nie, to jest właśnie głupszy. Kurde, przestraszyłem się, jak plecak mi spadł. Ale nie musieli zacząć od nowa. A, kredyt karta, he, wydaje ze stówy. To moja kredyt karta. Taki nerwuszek. Jeszcze się. Nie wiem. Czemu tu w sensie się palety balają z jedzeniem? Nie przejmuj się tym. To wszystko jest pod kontrolą. A, skrzyni się balają jak Biedronce. Wszystko pod kontrolą. Przestań, nie zamawiam więcej chipsów. Więcej chipsów. Nie! Więcej chipsów. Nie zamawiaj. Więcej chipsów. Mamy, nie dość się balają, to jeszcze tutaj jest jeden, tego. A nie, nie ma, ale... Więcej chipsów. Nie! Nie zamawiaj! Ja nie zamawiam nic. O, coś przyjechało. Nie zamawiaj! Nie zamawiaj tych palet chipsów! Tarczy! Chipsy tanio! Tanio chipsy! Tarczy! Czemu cały czas jeździ to? Nie wiem, nie wiem co się dzieje. Co ty kupujesz? Nie wiem co się stało. Nic. Nic nie kupuję. Nie martw się o to. Przestań kupować te palety chipsów! Ale tylko trochę chcę, tylko parę. Zgadzam się. Promocję zrobimy. Nie zamawiam więcej. Starczy. No jeszcze klienci nie chcą kupować przez ciebie. No nie gadaj, że więcej zamawia z tego. Przecież pakuję na półki rzeczy, gdzie zamawiać mam coś. Ja tutaj porządny jestem pracownik, a tym gdzie ja tutaj ciula bym leciał. Patrzcie, ładnie to wszystko dopełniam. Żeby było pięknie. Co to przyjechało? Dzień dobry. Wyładowuję już spokojnie. Spokojnie mieciu, wyładowuję. Nie denerwuj się tam. Ropek na kasie akurat siedzi, bo dużo chipsów sprzedajemy dzisiaj. Mieciu, Ropek chipsy sprzedaje. Nie wiem czemu on te chipsy kupuje, ale chce je. No, nara mieciu. Mieciu przyjechał z dostawą. Jaką dostawą? No rzeczy tego do sklepu do nas. Hehe, jakie dokładnie rzeczy? Te co zamówiłeś? Ja niczego nie zamawiałem. Czemu on cały czas jeździ? Nie mamy kasy. Co jeździ? Co jeździ? Przestań! Zamawiaj te chipsy! Widzisz, no ty chcesz te chipsy kupić. Każdy chce te chipsy kupić. Nie, nie chcę kupić tych chipsów. Uspokój się. Musimy się do śmieci. O cholera, wrzuciłem całą paletę chipsów do śmieci. No i trzeba to kupić teraz. Nie, 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 nie zamawiaj! Nie zamawiaj!
Nie zamawiaj! A? Czego nie zamawiać? Chipsów! Za późno, już jadą. Laguna, bo nikt nie kupuje już. Nie, nie trzeba! Jak nikt nie kupuje, patrz. Nikt nie kupuje ich, nikt nie chce twoich chipsów. Nie. Przedajemy chipsy i piwo. I mleko. O, lipcie. A piwa się dużo mam. O, dostała, przyjechała. To piwo? Ty nie piwo, co innego przyjechało niż piwo dzisiaj. To przyjechało. Nie piwo. Zrujnujesz nas. Jak zrujnuję? Mamy towar na sprzedaż. Ludzie tego nie chcą. Opa, woli. Jak nie chcą, jak nie chcą. Patrz, każdy bierze. Patrz, tutaj pani nawet czeka obok w kasie i kurde. O, chipsy. Dwie paczki nawet wzięła, widzisz? A ty mówisz, że nie chce. Mam takie, dobra, wydam się normalnie, chłopie, bo nie chce mi się z tobą pierdzielić, który głupi jesteś, dziadu, wypieprzej sobie. O, dwie paczki chipsów. O, to pani ładnie wydam resztę. Ropek, chipsy trzeba dokupić, bo już się kończą, widzę. Nie, nie musisz. Oni już kupują tak dużo ich. I patrz, ona też wzięła dwie paczki. Ty mówisz, że tego mówisz, że spokojnie starczy. No starczy, no. Na półkach dalej są, no. Niektóre spleśniałe pewnie. To, na półkach są. No. Nie, nie zamawiaj! Stój! Co mówisz? Nie zamawiaj paczek. Ile zamówić? Nie, nie zamawiaj tych paczek. Dobra, zamówiłem, nie martw się. Zamówiłem już. Czemu nie mam całej kasy? Mówiłeś, że nie zamówi przecież. Nie, nie mówiłem. Nie mówiłeś, nie słyszałem. No i ładnie. Dzień dobry. O, chipsy kupiła tylko. Dziękuję, do widzenia. O, trzeba piwko czerwone, nie ma na półce. O, przyjechało coś. Tak, widzę. Co przyjechało? A domyśl się. Wie pan co, zabieraj to, nie potrzebujemy tego. Co zabieraj to? Co zabieraj? Moje chipsy! No, komuś. Zostawię to na parkingu, nikt mi tego nikomu ukradnie. Ale takie, wiesz, moje przemyślenia są prywatne. Bo ja uważam, że trzeba o nasz biznes dbać, ale rozumiem, że ty nie chcesz dbać o ten nasz biznes, że tak nie zależy jak mi. W naszym biznesie, żeby się dobrze prowadził, ale dobra, ja to nie. Ale chwyta tego piwa, o matko. No bo kurde, chipsów potrzebuje. Tak, zamówił ile? 5 piwerek i jedną paczkę chipsów, tak. Na pewno chciał. Więcej, bo później będzie takie, o kurna, ale ty chyba więcej zabierz, no pójdę kupić. Kurna, bo przecież samemu ochotę pojechać do sklepu kupić, co? No widzisz, wszystko działa, tak samo będzie, wiesz, on pójdzie do domu, żona będzie siedziała. O, chipsy masz, a mogę jednego, on powie, a nie, to moje chipsy, a to też pojadę, kupię. Przyjedzie i kupi chipsy też. Może. O, blazą. To działało. I co kupił? Każdy? Jak podwójkę sprzedajesz? Się nie zwróci. No widzisz? Ja idę, jego prowadzenia sklepu. Oni teraz poszli i powiedzieli swoim kupcom, ty za dwójkę są chipsy. Ale to zmieniłem cenę i przyjdą i będą... Ja mam lepszy pomysł. Za piątkę chipsy. Za 5 zł czy za 5 groszy? Za 5. Tak. Ja więcej robię zawsze, ale chipsów brakuje w sumie, trzeba dokupić. Nie dokupuj, nie, stój, nie, stój! Co? Nie możesz. Poczekaj, tylko 3 możemy, nie martw się, tylko 3 możemy, nie martw się. To trzeba wywalić w ogóle, po co nam to wszystko? Śmieci z tym. Nie! Kurde, po cholerę, no to się w ogóle nie sprzedaje. Bo nie wystawiasz. Nie. Śmieci. Niepotrzebne, w ogóle się nie sprzedaje. Uj, zostaw. To też się nie sprzedaje w ogóle, to śmieci, no. Nie sprzedaje się.
Kurna, co za śmieci tutaj.